Witajcie i młodzi, i starsi. Nazywam się Włodzimierz Korsak i opowiem wam o moim życiu. Wszystko zaczęło się w 1886 roku, kiedy przyszedłem na świat w Anińsku na Białej Rusi, w obecnej Rosji. Tam moi rodzice mieli posiadłość, w której wspólnie mieszkaliśmy. Mój brat Bogdan, siostra Helena i ja. Już od najmłodszych lat kochałem zwierzęta i otaczającą przyrodę. Wieczorami całą rodziną siadaliśmy przy wspólnym stole. Pamiętam, że tata opowiadał ciekawe historie. Brat z siostrą snuli plany, co będą robić po kolacji, a mama pilnowała, by wszystko było zjedzone. Och, zawsze było wesoło. A i nasze psy nigdy głodne nie chodziły. Z czasów mojego dzieciństwa mam w pamięci jeszcze ciekawe lekcje z panią guwernantką. Z wielką niecierpliwością czekałem na zajęcia z przyrody i geografii, podczas której podróżowałem palcem po mapie i marzyłem o wielkich przygodach. Często wybierałem się na piesze wycieczki do pobliskiego lasu, bo tam czułem się najlepiej. Chciałem uwiecznić piękno tego miejsca i zacząłem rysować, co zresztą bardzo lubię robić do dziś. Właśnie wtedy poznałem prawdziwego człowieka lasu, który był przyjacielem rodziny i przynosił nam różne leśne dary. Jundził, bo tak się nazywał, o lesie wiedział wszystko i stał się moim przewodnikiem i najlepszym towarzyszem leśnych przygód. Pamiętam jak dziś mój wyjazd do gimnazjum w Rydze. Żegnała mnie rodzina oraz Jundził, który długo stał przy drodze i z utęsknieniem patrzył na odjeżdżający powóz. Wtedy widzieliśmy się po raz ostatni. Moi drodzy, oto Bronka, moja pierwsza strzelba myśliwska. Przypomniała mi się pewna przygoda, która przytrafiła mi się podczas mojej podróży do Azji. Razem z przyjacielem profesorem Bilkiewiczem oraz przewodnikami Niazem i Tadżykiem wybraliśmy się w góry. W pewnym momencie postanowiliśmy się rozdzielić, by wytropić zwierzynę. Jakież było moje zdziwienie, gdy zjawił się Tadżyk z informacją, że zbóje porwali profesora. Cóż było robić? Bez namysłu ruszyliśmy go ratować.
szczęście wszystko dobrze się skończyło. Profesor Blikiewicz był cały i zdrów. Całą tę historię opisałem w mojej książce. To były szalone czasy, ale jakże pasjonujące. Wkrótce moje doświadczenia z podróży i wiedzę o przyrodzie zacząłem przekazywać młodszym pokoleniom. Odwiedzałem szkoły i prowadziłem przyrodnicze lekcje. Pokazywałem swoje szkice, mapy i pamiątki z podróży. Czytałem też swoje książki. Nigdy nie przestałem się zachwycać naturą. Dalej wędrowałem po lasach, tylko z czasem zamiast kartki i ołówka do szkicowania brałem aparat fotograficzny. Piękno przyrody utrwalałem na zdjęciach i w swoich wierszach. Piękny lesie, wielki cudzie, co ciągniesz mocą nasze oczy. Oby cię wszyscy znali ludzie, ten zwłaszcza, kto twą ścieżką kroczy.